cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, to zagrajmy w Gothic 2, noc kruka z modyfikacją Piratenleben, więc moi drodzy, życie pirata toczy się dalej, a my latamy w kółeczko i szukamy szczawi królewskich. Według waszych informacji, znaczy informacji, które od was otrzymałem, okazuje się, że szczaw królewski powinien rosnąć gdzieś blisko właśnie kręgów takich jak ten. No wiadomo, tutaj już byliśmy i niczego nie widziałem konkretnego, poza paroma roślinami leczniczymi, jakimiś tego typu sprawami. Nie widziałem żadnego szczawiu królewskiego, to coś jest szczawiem królewskim, więc trafiony, zatopiony. O mój Boże, byłem tak blisko tego szczawiu i ja go przegapiłem tyle razy? No way. No dobra, mój robinowy sokoli wzrok naprawdę zawsze. Pozdrawiamy pieseła, który oczywiście zaczął szczekać, jak tylko otworzyłem okno. Ja nie wiem, może ten pies słyszy po prostu, że ja gadam i on zaczyna szczekać dlatego. Uch, ciężkie sprawy. Okej, cwaniaki, w takim razie jesteśmy z powrotem tutaj. Podobno tutaj przegapiłem jakąś jaskinię. Też oczywiście informacja od was. Dziękuję za wasze cenne komentarze, bo serio, naprawdę... Aha, no rzeczywiście, była tutaj jaskinia, z której wyleciały te kąsacze wrenne. Dzięki waszym poradom, jak widzicie, wszystko idzie zgodnie z planem i szanuję zawsze, lubię wasze czytać komentarze, staram się wszystkie zawsze zobaczyć, także jeśli chcecie jakoś do mnie dotrzeć, to właśnie najlepiej po prostu napisać coś miłego, sympatycznego w komentarzu, albo jakiś hej, i zaraz tą kurde banicję wyrwać, ale to jak to woli. No dobra, żartuję. Oczywiście zbieram niebieskie bez dalej, żeby moje widzki i oglądające mnie panie dostały w końcu swe bukiety, także zbieramy ile tylko się uda. No i mikstury oczywiście, tak, i nie zapomniałem. Jeszcze jeden cwaniak napisał mi, że mam miksturę siły u siebie w ekwipunku i to się chyba nie zgadza. Nie widzę takiej mikstury. Eliksiry, mam many, serca orka i szybkości. Mamy ten gulasz, plus jeden do siły oczywiście, ale to sobie go zostawię. Znaczy oczywiście możemy go wypić, to nie ma sprawy. Mamy również ponad 100 grzybów, więc 10 many będzie. Ale do siły nie widziałem chyba nigdzie, chociaż tu jest... A, tu jest kamienna tablica siły, okej, to nie eliksir, tylko tablica, więc możemy ją śmiało przeczytać. I w sumie to chyba wsiorybka teraz aktualnie. Oczywiście tam był jakiś mieszek, który też by mógł zmacać. Kilka monet, to zawsze coś. Okej. Dobra, nieważne, rozejrzyjmy się dalej, jest kolejna rozbita kamienna tablica, mam ich, sam nie wiem już ile, sprawdźmy w sumie, rozbitych kamiennych tablic mamy, z tego co widzę, chyba cztery kawałki takie na to by wychodziło i jakieś już na grupie widzę cwaniaki się odzywają, coś tam piszą. Dobrze, dobrze, grupa cwaniaczki Rubina, zapraszam oczywiście, link w komentarzu, w opisie filmu powinien być, ale zanim ja tutaj się zacznę bawić w to kopanie, zrobię najpierw F5, ponieważ chciałbym przetestować jedną rzecz. Będziemy kopać każdym stylem po troszeczku, nic nie złapaliśmy, nic znowu. Teraz dwa kawałeczki, teraz znowu nic, teraz tylko jeden, więc 3, 6, trudna matematyka, 6, teraz 7, no proszę jeszcze trochę, 7, 8, 8, 8, 8 kawałków, cały czas kopiąc silnie, 8, 9 teraz, ciężka matematyka, 12 chyba i nic więcej nie zostało, dlatego się wczytujemy i spróbujemy teraz drugim sposobem, 12 tym pierwszym sposobem, szczerze powiedziawszy dość niewiele. Tu jedna bryłeczka, teraz już druga, trzecia, teraz 6 już mamy, 7 tylko na razie, o 10, jasne, 13, więc już lepiej, 13, 14, 16, dobra, tym sposobem było 16, czyli drugi sposób jest mimo wszystko trochę chyba lepszy. Sprawdzimy jeszcze super silne uderzenia, jedno, 3 bryłeczki, 6, o nie, wal na oślep, cholera jasna, no i popsułem, ale dobra, 6, 7, 8, jasne, 10, nic, 11, 13, 15 i nic nie ma. Ostatni sposób wydaje się najlepszy, poza tym, że przegapiłem oczywiście jedno uderzenie. Okej, no ale spróbujemy jeszcze raz, tym razem może bez właśnie kliknięcia walenia na oślep, oczywiście 2, 4, 5, 7, 8, jasne, 8, 11, 12, 14, 15, 18, świetnie, wow, 21, o cholera, no to jest ewidentnie chyba najlepsze podejście, zostajemy oczywiście przy nim, 21 sztuk bryłek rudy nam wpadło, więc kozacko, ile już ich mamy?
Całkiem nieźle, 50 równiutkie, kurczę, jak mordę strzelił, jej, to mi się podoba i to jest piękne. I takie bryłki to ja lubię, aż pochydzam z radości po okolicy. Dobra, moi drodzy, chyba możemy już wracać. Jaskinia odkryta, spore złoże rudy tu wykopaliśmy. Szkoda troszeczkę, że jeszcze nie znalazł żadnego dodatkowego złoża, no ale zawsze wiecie, no 50 to już możemy ulepszyć naszą zbroję piracką. Okej, to co, hyc do portalu, aktualnie i tak tutaj nie wejdziemy. Mamy szczaw królewski, więc możemy wrócić na statek, a przy okazji... tak, i tak musimy wrócić na statek, bo przecież musimy iść i do naszego kapitana i właśnie do gościa od alkoholi, więc śmigajmy czym prędzej, chyba wszystko już znalezione. Dobra, więc na statek pędzimy, już sobie przechycam, pozwólcie, za pomocą akrobatyki, nie używając mikstur szybkości, no bo w sumie nie ma większego sensu ich używać. Także jak tam, co tam u was cwajaki, jak się bawicie na tych moich odcineczkach? Widzę, że około 2500 osób śledzi serię z Goticzka, znaczy przynajmniej tyle wyświetleń mniej więcej ostatnimi czasy, więc kozacko, po prostu tona ludzi, tona wyświetleń. Naprawdę bardzo się cieszę, że jest was aż tak dużo, to jest bardzo radujące me serduszko, jak widzę, że tyle osób chętnie ogląda moje poczynania w tej seryjce. Fajna sprawa. A tymczasem może opowiem wam suchara, zanim popłyniemy na statek, żeby było tak fajnie, śmiesznie i w ogóle, że co mówi obcy, gdy schodzi ze stromej górki, tak na ze zbocza góry, no stromo. Nie no, suchar po prostu mistrzowski. Rzekłbym, że jeden z fajniejszych, które słyszałem w życiu, że obcy mówi no stromo, bo... Nie będę tłumaczył sucharów, płyniemy. Kto zrozumiał, ten zrozumiał. Suchar naprawdę kozacki. Mam nadzieję, że wam się również spodoba. Muszę iść do fryzjera, pewnie słusznie zauważyliście, że trochę znowu mi się czupryna. Brudkę też bym mógł lekko przystrzyć, bo się, kurczę, znowu rozbujała szalona. Okej, ale na start. Cześć. Chwila. Kendrick. Hej, 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 gościu. Ulepsz mi pancerz. Co ty możesz mi zrobić? Możesz mi plus 20 ochrony przed bronią i strzałami. Mogę ochronę na ogień jeszcze do tego sobie dorzucić i ochronę przeciwko oprażeniom od upadku. To mi nie grozi, tego nie potrzebuję. Chętnie zrobimy sobie ochronę przed bronią i strzałami plus 20 i dodatkową obronę na ogień plus 45. W ten sposób zużyjemy wszystkie bryłki rudy, ale zobaczcie, jak ogromnie wzrośnie nam ochrona. Ale może zaczekam, co wy o tym sądzicie, jak myślicie, czy takie ulepszenie pancerza, jak wymyśliłem, byłoby ok? Czy może zostawić sobie bryłki rudy i zaczekać na jakiś lepszy moment, aby je wydać? Co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Jeśli oczywiście, właśnie fajne jest to, że jak powiem coś w połowie odcinka, to tylko te cwaniaki, które oglądają całe odcinki, strzają o co chodzi, dzięki czemu będę miał quality tutaj odpowiedź od tych ziomeczków, którzy są najbardziej cwani, najfajniejsi i oglądają całutkie odcineczki. Yeah. Dobra. Mam 3 rośliny królewskiego kształtu. Jak 3? Przecież tylko jedną. O, to dobrze i nawet są jeszcze świeże. Dobrze się spisałeś. Co z wódką? Nie bój się, już ją uważyłem. Matt na pewno będzie zachwycony, mocniejszy. Już chyba nie da się zdobyć. Pan Myrtchanicz... Oj, co to była za nazwa? Nie zdążyłem jej przeczytać nawet. Chryste panie, co to jest? XXX. Pan myrtchaniczny wybuch gardła. Według tajemnego przepisu Samuela. Szczerze powiedziawszy, aż walnąłbym sobie gula. Tam było coś o 3 szczawiach królewskich. Oczywiście to jest błąd tutaj w tłumaczeniu. Prawdopodobnie wystarczył tylko jeden. Czy ja mogę się tego napić? Niestety nie. Jest to tylko questowy item. No dobrze, to chyba dla Mata miał być alkohol, więc znajdźmy tego gościa. Gdzie on mógł siedzieć? Gareth siedzi pod pokładem. Będziemy mogli pójść do niego po strzały. Cześć, Matt, mam dla ciebie alkohol. Słuchaj, wasza wysokość, oto żądany przez was szlachetny trunek. Wreszcie, i tak długo na to czekałem. Wznieśmy toast. O, ta, w końcu coś porządnego. Idę się położyć. Okej, chyba go nieźle siekło. A jakieś życzenia? Nie, na razie wszystko gra. O Jezu, biedny, przepity, ostro się zrobił. I oczywiście idziemy do... O, ja mogę Gareta sięgnąć? Co? Nie będę musiał schodzić pod pokład? Jak ja to zrobiłem? Przez chwilę normalnie mi wyświetliło. Czekaj. Kurde, patrzcie, mogę... Nie, to by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe, żeby mógł zagadać do Johna. Chyba, że nie wiem, jakoś... No nie, niestety, będzie musiał zajść później pod pokład, spoko, nie ma sprawy. Zakupię sobie trochę tych strzał, no bo mimo wszystko, wiecie, gdzieś tam mi uciekają cały czas. A ty, Garvel, co ty tu robisz? Nic, siedzisz sobie, przyglądasz się naszemu pięknemu kapitanowi Gregowi. Masz wspaniałego przywódcę grupy, mój chłopcze. Właściwie powinien objąć straż na pokładzie, ale zamiast tego cały czas wyleguje się w łóżku. Jak gdyby nie dorównał w tym Morganowi. Powiedz mi, co się stanie z tą watachą prosiaków?
Sorry, nie moja wina, sam chciał tego. Słuchaj, mam kły trolla. Nieźle, ten film wydaje się mieć równo pod sufitem. To on zrobił trolla, to? Ale rzeczywiście, kapitanie, masz na to moje słowo. Hehehe, no akurat to u piratów nie jest zbyt wiele warte, ale powinno. Powiedzmy, że jeśli o mnie chodzi, to może się zaokrętować. Świetnie, to mi się bardzo podoba twojej odpowiedź, Gregu. W takim razie możemy chyba wracać na ląd, więc zatmijmy wróg i płyniemy hen daleko stąd. Cyk, na samym końcu musiał być ruch oczywiście. Płyniemy na ląd, powiemy naszemu temu ala ziomeczkowi, któremu musieliśmy załatwić wejściówę do obozu, że Git Malina jest piratem, te sprawy, no i oczywiście będzie z głowy. Tu mamy taką mini malutką patelnię. Mógłbym z niej skorzystać, ale w sumie aktualnie nie potrzebuję, no i oczywiście nie poszedłem po te strzały, ile ich mam. Kurczę, starczy mi na ten odcinek, 300 strzał powinno mi styknąć raczej. Nie powinno być problemów, z hajsem też, mamy ponad 3 kafle, więc ło, bracie, 3000 mieć, o Jezu, 3000 jeszcze złotych monet, wiecie, co są złote monety, a nie złotówki, powiedzmy, nie? Złota moneta raczej więcej jest warta niż złotówka, taka typowa. Także kozacko, kozacko. Kurczę, takie pieniądze, hajsy ten gościu nosi. Ja nie wiem, gdzie on to trzyma. Powiem wam, że chyba wolę nie wiedzieć, gdzie on to może trzymać, bo byśmy musieli zajrzeć naprawdę ciemne zakamarki, hehe. Tego rena naszego, cwaniaka. Dobra, chyc do przodu i lecimy. I ekspimy, jest dobrze i jest pięknie. Yeah. Także do portalu chycnąć trzeba. Gdzie ten portal wredny był? Kurczę, nie pamiętam. Chyba gdzieś tam dalej, bardziej z boczku. Chyba gdzieś tutaj, na kamieniu. Nie wiem, kurde, z tymi portalami to zawsze są jakieś problemy. Czekajcie, chycnę, żeby być wyżej, to będzie większa szansa, że go dostrzegę gdzieś. Halo? Gdzie ten portal mi zniknął znowu? Ja nie wiem, ja to zawsze go... O, tam dobra jest, uff, schował się za kamieniem. No co zrobić, dobra. Więc szybciutko, do portalu, raz, dwa, trzy, chyc do przodu, pięknie. I w sumie jeszcze raz chyc do przodu. No, okej, jesteśmy na miejscu. Idziemy powiedzieć, że ziomeczek jest naszym ziomeczkiem i żeby oddał mi tam całą jakąś tam kukiełkę czy inny posążek, tam szczęścia posążek. Tutaj jest oczywiście nasz ziomeczek jeszcze, Mainolf, który sobie coś tam kuje, tworzy, spoko. Może do niego wpadnę po jakąś lepszą broń, chociaż nie wydaje mi się, żeby mógł stworzyć dla nas coś lepszego. Trzeba po prostu. No i fin, słuchaj gościu. Okej, jesteś przyjęty. Naprawdę, o człowieku, to najlepsza wiadomość od wielu lat, natychmiast się pakuje. Spokojnie, nie musisz się spieszyć, no chyba, że chcesz wybudować sobie chatę na plaży. W sumie racja, chyba z tego zrezygnuję, ale tu mam posąg, na który tak bardzo ci zależało. Mam nadzieję, że tobie także pomoże. Mała figurka, otrzymałeś. Chciałbym rzucić okiem, jak wygląda ta figurka. O ile oczywiście jestem w stanie zobaczyć tą figurkę. O, po raz pierwszy o tym słyszysz, no to grubo, powiem ci. Widzi i słyszy się to. I się słyszy to i owo. Jest, mała figurka, malutki kamienny strażnik. Rzeczywiście jest fajny, fajna, taka malutka figurka. Oczywiście spadamy na dół, tutaj jest jeszcze jakiś alkohol, nie będę zgarniał alkoholi. Zastanawiam się, co teraz, czy muszę iść tutaj na górę, tam i coś z tą figurką wykminić. Wydaje mi się, że tak. Ale mój drodzy, bo wam obiecałem w ostatnim odcinku, a tego nie zrobiłem. Przepraszam bardzo. Oczywiście, jak zwykle, robi nowa skleroza. Mój drodzy, opening 13, muszelek, jest. A co nam dropnie? Może jakaś kokokosa? A kwarcyt? Nie no, spoko. Oczywiście żartuję, żartuję. O te openingi to takie popularne na tych tubach zawsze. Nic i w ogóle, tu nie ma. Nie? O nie, pierwszy raz nic tu nie ma. Jak to może być? Jeszcze głosem Beziego przemówił Ren. Podejrzana sprawa. Ostrygi, kwarcyty, siareczki. Gdzie są moje, kurde, gdzie są moje perełki? Nic tu halo? Nie ma. Proszę oddać perły. Nic tu nie ma. Kurczę, nic tu nie ma. Razy trzy już. Dobra, to jeszcze perełka na koniec, będę szczęśliwy. Skała krystaliczna, ale syf. Boże Chryste, ile mam pereł? 5 tylko? Co to jest? Nawet naszyjnik. Na naszyjnik nie starczy. Chociaż w sumie z 5 pereł może coś tam by się ukleciło. Ale tymczasem biegniemy sobie ją tutaj na górę i zobaczmy. Dobra, trzeba obejść jeszcze ten teren. Bo tu oczywiście wejście gdzieś gdzieś tak. Zniszczony pojemnik. Tutaj wydaje mi się, że będzie ta malutka figurka pasowała. Zobaczcie, są takie dwie duże i jedna mała powinna tutaj być. Nie, czy muszę użyć tej figurki, którą posiadam. Zgaduję, że tak. Ale zobaczmy. O, proszę bardzo. Nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. To bardzo mi się nie podoba. Czekajcie, ja spróbuję... Ech. Znaczy w ten sposób. Jeszcze raz. Może jak będę bliżej? Nie, niestety. Ren nie wie, co zrobić z figurką. Ja niestety też nie wiem. Co mi powie dziennik? Muszę rozejrzeć się po okolicy i popytać ludzi. Na pewno gdzieś tutaj ona jest. Dotarłem. Potrzebuję jednak jakiegoś cennego dokumentu. Zapewne jest to jakaś szczególna kamienna tablica. Okej. Tajemnicze niebezpieczeństwo jakieś. Groźny odgłosem, że czas, aby to sprawdzić. W tunelach w pobliżu obozu dzieją się dziwne rzeczy. Jasne, poszukiwanie skarbów, aby odnaleźć tę komorę, powinienem rozejrzeć się w domu uczonych, a także porozmawiać z dawną załogą Jaro. No dobra, gadałem z dawną załogą Jaro.
O Boże, Piesus, fajnie, też się cieszę, dzięki, naprawdę, sympatycznie. Gadałem ze starą załogą Jaro, ale oni tak do końca sami nie wiedzą chyba, o co chodzi. Możemy jeszcze raz zagadać, tak, gwoli wypełnienia tutaj roli dziennika, znaczy wiecie, roli dziennika, że wiecie, no dziennik mi podpowiedział, że zagadał, więc niech będzie. Zobaczymy jeszcze, zagadajmy. Ten gościu, ten Teo tutaj jest takim no-name'em, nie wiem, co on tu robi. Właśnie, czy potrafisz złożyć te tablice? Pokaż mi to. Wszedłem już trochę w sprawy, ale nie powinienem mieć z tym dużego problemu, jednak wpierw muszę cię prosić o pewną przysługę. Kilka dni temu szedłem sobie spokojnie przez wyspę, aż tu nagle zatrzymał mnie ten pierwszy klęty ognisty jaszczur. Udało mi się wprawdzie uciec, ale przedtem bestia spaliła mój pas i ubranie. Oprócz tego na moich oczach pożarła mój sztylet. Leży teraz w brzuchu tego potwora i czekasz, go ktoś wydobędzie. A dokładniej na ciebie. Okej, gdzie dokładnie jest ten ognisty jaszczur? Gdzieś po drugiej stronie wyspy. Będzie to zapewne w pobliżu waszego obozu. Świetnie, mamy oczywiście ten sztylet, bo już zastrzeliłem wszystkie bestie w okolicy. Mam ten twój sztylet. Dziękuję, sztylet jest starą rodzinną pamiątką. Byłoby głupio, gdyby miała ona się stać przekąską dla jaszczura. Świetnie, no to jak tam ta moja kamienna tablica? Oczywiście otrzymam słowa, już ją naprawiłem. Oto ona. Świetnie, stara kamienna tablica otrzymałeś. Była to tablica, którą właśnie z pięciu stworzyliśmy tych kawałków. Szara kamienna tablica, to chyba będzie ta tablica, zobaczmy. Nie mogę jej przeczytać, ale chyba już wiem, że to będzie nasza przepustka do tej świątyni jakiejś tamtejszej. Zobaczymy to już teraz, więc biegniemy szybciutko do teleportów. Dzięki tym teleportom zobaczcie, jak to nam ułatwia życie. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie idzie. I w sumie ja tyle gadam, może się napiję. Wasze zdrowie, cwaniaki, tu herbatka z Harrym Potterem. Oczywiście lekko osłodzony Earl Grey. Aż po prostu to jest najlepsze, co może być. Zdecydowanie, najbardziej lubię chyba herbaty typu Earl Grey. Czyli takie leciutkie ziółko właśnie z takim nutką słodyczy. Dobra, zobaczmy. 450 doświadczenia otrzymałem i chyba udało mi się wejść bez problemu. Aby odnaleźć tę komorę, powinienem rozejrzeć się w domu uczonych, a także porozmawiać z dawną załogą Jaro, to chyba spoko. I tutaj udało nam się wejść, tablica zadziałała, zobaczcie. Jesteśmy w środku, no i dobrze, czy my coś tu odnajdziemy? Jest znowu trochę czytajek z tego co widzę. Widzę, że też tutaj mamy jakąś tabliczkę. Proszę bardzo, kamienne tablice różne, weźmy sobie je oczywiście do kieszonki. Możemy tworzyć runy, oczywiście nie stworzymy nic, bo nie mamy właściwych umiejętności. Pulpity, poczytamy jak najbardziej, czemu nie. Tutaj widzę stół alchemiczny również, okej, to ma sens, jest jakieś laboratorium i tak dalej. No dobra, ale zgaduję, że te pulpity to tak po prostu nie powinienem ich zacząć czytać. Znaczy, wydaje mi się, że to będzie jakaś kolejna z zagadek tego miejsca. I że znowu będę musiał przeczytać te pulpity w jakiejś odpowiedniej kolejności. Jeszcze chciałbym się rozejrzeć, bo oczywiście może coś schowali przede mną twórcy. Zobaczmy. No nie, tam dalej nic nie ma. Dobra. To weźmy się za czytanie. Oczywiście szybki zapis jak najbardziej wskazany. I spróbujemy. A w sumie może tam te kamienne tablice mi coś podpowiedzą, które zdobyłem przed chwilą. Zasiedlenie Pithorm 1. Sarothemes, wysoki, dostojny kasty uczonych, opłynął morze wokół Jarkendaru. Pewnej nocy ujrzał niezwykłe widowisko, morze na horyzoncie zajrzało się na czerwono i pluło dymem. Rozkazał kapitanowi wziąć kurs na to zjawisko. Rano okazało się, że to co było tego przyczyną, a dano z nocy wyciągnął z morza skałę. Jasne, fajnie. Ciekawe, o co chodzi. Spróbujemy drugą część. Sarothemes naradził się z innymi uczonymi, byli oni zgodni, że jest to ważny znak. Postanowili nazwać tą nową wyspę po prądzie morskim, którym zaprowadził na statek Pithorn. Stwierdzili też, że wyspa powinna stać się miejscem ubóstwienia Danosa. Postanowili ją zasiedlić, każda z kast urządziła tam dom, natomiast kasta uczonych urządziła na wyspie centrum swojej działalności. Od tej pory świętości Jarkendar nabrały szczególnego znaczenia po Pithorn, gdzie czczono Danosa. Świętości Jarkendar, dobra, cokolwiek, lalala, kotki 2, F5 dawać i lecimy z tematem dalej. Ciekawa historia, rzekłbym. Zobaczmy pulpit numer 1. Nie potrafię tego przeczytać. Aha, świetnie, no to bardzo mi miło, sympatycznie. Ach, no dobra, spróbujmy przeczytać jakikolwiek pulpit, może jednak się uda. Nie potrafię tego przeczytać. Niestety nie, to jest, widzę, że w języku wyższym niż ten, który potrafimy. Nie potrafię tego przeczytać. No niestety, jak słyszycie sami, nie potrafimy tego przeczytać. No trudno, może zawsze to tam jakieś podpowiedzi. Rozejrzyjmy się, aby na pewno nic nie zostało. Chyba nie. No jeszcze tutaj te pulpity oczywiście, spróbujmy. Proszę bardzo, pochwalony bądź Adanosie, który strzeże swą dłonią lud Jarkendaru.
Jego oddech prowadzi nasze statki na najdalsze wybrzeża. Jego wstawiennictwo, czyli nasze armie niepokonane. Jako podziękowanie musimy mu ofiarować 10. część wszystkich skarbów. Gdy wojownicy złożyli dary przed ołtarz, kapłani zaczynają wychwalać Adanosa. Ich modlitwy otwierają głowicę na środku ołtarza, który przechowuje święty posąg. Okej, tylko dzięki nim kapłani mogą otworzyć przystęp do świątynnej części. Otwierają głowicę na środku ołtarza, która przechowuje święty posąg. Okej, no to już jest jakaś tam informacja. Zrzućmy jeszcze okiem na ten pulpicik. Może ten się okaże też pomocny. Świetnie. Święta figura trzyma w dłoniach stróża świątyni bezpośrednio przed ołtarzem i wzywa prastare zaklęcia. Jerhedra Akantar. Przez to otwiera przystęp do świętości. Jakerdan Akantar. Cokolwiek by to znaczyło. No dobrze, dobrze. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak jest. To znaczy, że mam jakieś wpisy. Piramida posiada także ukryty wymiar. Dostęp może zostać otwarty tylko za pomocą szczególnego posągu, który jest przechowany w centrum ołtarza. Aby otworzyć przystęp, trzeba zawołać słowa Jerhedra Akantar w czasie, gdy stoi się przed ołtarzem. Nie wiem, czy to tak chodzi, ale spoko. Więc możemy spróbować, ale to chodzi o ten ołtarz? Nie, chyba nie o ten ołtarz. Posążek i tak dalej, jakiś pierdoł. Dobra, wiecie co, spróbuję jeszcze przeczytać w razie, gdyby coś się miało otworzyć, czy co. Mam nie potrafię topiku. Tego przeczytać. No i fajnie, dzięki za info. Dobra, to w takim razie, jak nie umiesz czytać, to lecimy z tego miejsca. Nic tu po nas. Chwila. Czy ja tam widziałem, że coś się świeci jeszcze? Jakaś tabliczka, coś takiego? Nie. Tylko jakieś skały. Dobra, to wracamy. Idziemy jeszcze raz do tej śmiesznej... Do tej śmiesznej piramidki, właśnie tej. Spróbujemy umieścić jeszcze raz ten posążek. Może teraz jak go spróbuję. O, czekajcie, kamiennej tabliczki kawałek, ty. Rozbita kamienna tablica, chwila, to ja nie zebrałem wszystkich tych kamiennych tabliczek jeszcze? Dziwna sprawa. Okej, spróbujemy jeszcze raz użyć tej figurki śmiesznej, której nie widzę oczywiście, bo jestem ślepy. Czekajcie, ajajaj, tu jest. O, chyba. O, patrzcie, się rozpędził bydlak, Jezu. Jadę gdzieś. Oh shit, what up? Co się dzieje? Dobra, przygotujmy łuk. Bo coś czuję, że to może być krucho. Oh, fucking demony słyszę już, nie? Demony wyciągają szpony. Robi skateboard, on jest taki szalony. O nie, zostawcie mnie. Nie chcę zginąć dziś z waszych łap. Chwila. Zatrzymaj się. Nie jesteś kapłanem Adanosa, a tym samym nie jesteś godny, aby wejść do tego świętego miejsca. Zawróć i więcej nie wracaj. Twoje broni i twoje zaklęcia nie wyrządzą mi żadnej krzywdy, a tylko ja mam klucz do tej bramy. A wielkie mi słowa, zwykłej zjawy. Co? Jak mogłeś? Moja powłoka jest perfekcyjna, a więc dobrze, teraz zobaczysz co potrafię. Rozerwę cię na strzępy. O, shit, bada... A. Że tak powiem, to by było na tyle. Hehe. O kurde, ale żebym go sieknął. Szybciutko poszło. Eliksiry, ozdobny pierścień i złoty pierścień. Nie wiem, jakim cudem to widmo tak szybko zginęło. No ale spoko. Zagłębienie oczywiście, tak. Jak najbardziej wykorzystamy. Och boy, już się bałem, że będzie walka nie do wygrania. A tu proszę, widmo na strzała. Za daleko oczywiście zagłębienie. Proszę teraz spróbować jeszcze raz. Klucz wciśnięty. Nowy wpis w dzienniku i 600 doświadczenia. Zobaczcie. Poszukiwanie skarbów. Aby odnaleźć te komory, powinienem rozejrzeć się w domu. Aha, jasne, poszukiwanie. W tunelach. Nie, no to guzik mi to wpisywanie. Chyba rozwiązałem po prostu jakieś zadanie tym wpisem. Oh shit! Oh no, fuck this. Goście będą mocni. A nie, guzik, nie będą mocni. Ty, zawsze mi się wydawało, że oni mają dosyć sporą odporność na strzały. Nie ma czego plądrować. O co chodzi? Nie ma czego plądrować. Halo, ej. Czy nie było tak właśnie przypadkiem, że... Kamienni przeciwnicy mieli dosyć sporą ochronę na strzały? Coś mi się tak wydaje. Wydawało mi się, że właśnie zazwyczaj to trzeba było w nich ładować po prostu tonę strzał, żeby to się przewróciło jakkolwiek. A zobaczcie, to wszystko z kamienia, ale lecę z łukiem po prostu jak chcę. Właśnie dlatego chciałem się nauczyć walczyć bronią jednoręczną. Ale z tego co widzę, to nie była jakaś bardzo potrzebna umiejętność. A to i luzik na tylko kamienny strażnik, jasne. Ten duży bydlak tutaj podejrzanie... Oh shit, no z tym to będzie mały problem, bo tutaj przydałby się mi młoteczek. Oczywiście wiem, gdzie jest młotek na tego koksa,
Ale oczywiście nie zabrałem tam tego młotka. Mam nadzieję, że mam jakiś wykwipunku, bo będzie mi smutno. Ewentualnie jest to NPC. Ale w sumie z drugiej strony, co bym miał robić? Mam jakiś młotek? Powiedzcie, że mam jakiś młotek. Please. Kurde no, wiedziałem, że tamten młotek będzie warto zabrać, ale nie, bo oczywiście po co? A nie, mogę z nim zagadać, to Luz. Przeszukaj golema. Co on ma z tyłu na głowie? Ma z tyłu na głowie? Nie wiem, co ma z tyłu na głowie. Nie wiem, zobaczmy. Kamienny golem. Golem, który stoi w świątyni, który ma za zadanie pilnować wielkiej bramy, niestety nie rusza się z miejsca. Z tyłu głowy ma otwór, do którego pasowałaby jakaś runa. Och, boj! Ja pierdzie, ale mi się zaczyna podobać, coraz lepiej ta modyfikacja, takie właśnie tajemnicze rzeczy i tak dalej, o mój Boże. Zgaduję, że powinienem użyć tutaj runy Garsz Korpaka. Ta runa umożliwia wykorzystanie teleportu w komorze grobowej. Nie, guzik. Przecież w komorze grobowej to ja byłem. Okej, mamy jakąś runę. Pierścień otwiera... Nie... Ma figurka może? Nie, figurka też nie działa. Co? Runę jakąś? A ta bryłka rudy? Nie, guzik węgiel, bryłka złota. Coś zdobyłem tam na wejściu, nie wiem czy widzieliście. Ale nie wiem co to mogło być, czarna perła też nie. Oj, no to będzie ciekawe, skąd ja tutaj mam coś wziąć. Tam na górze była czarna ruda, to też nie działa. No fajnie, to znaczy, że potrzebuję jakąś runę. Skąd ja mam do cholery wziąć jakąś runę? Golem. Niestety nie rusza się z miejsca. Z tyłu głowy ma otwór, do którego pasowałaby jakaś runa. No fajnie. Serio ma z tyłu głowy jakieś miejsce na runę? Nie wygląda. Może się rozejrzymy po tym miejscu. Może znajdziemy odpowiedź trochę się krzątając. Oczywiście to wygląda jak podziemia starej wieży Xardasa. I prawdopodobnie to jest stara wieża Xardasa. Znaczy wiecie, nie chodzi o to, że... Znaczy no, że model mapy to jest to. No dobra, nic tu nie ma, niczego nie znajdziemy. Ci goście nic nie pilnowali. Poza tym, poza oczywiście miejscem tym. Ho, jakaś runa by się przydała. No niestety, czy jestem w stanie stąd wyjechać w jakiś sposób? Jakbym chciał wrócić na przykład. Wydaje mi się, że jestem tutaj na razie zamknięty. No to kurczę, to znaczy, że jeśli tutaj zostałem zamknięty, to powinienem gdzieś tą runę posiadać. No bo wychodziłoby na to, że no coś tam ten. Dobra, wiecie co, pokombinujmy jeszcze troszeczkę. Niestety ta runa z tamtego gościa nie działa. Znaczy nie jestem w stanie jej użyć nawet. Ma figurka, też nic nie robi. Kamienna rozbita tablica, to raczej brakuje jeszcze części, no właśnie. Tej tabliczki też nic. Sztylecik rytualny. Guzik, nic nie dał. Ta runa nie działa. A ma rybka, co w rybce będzie? Pierścień, świetnie. Pierścień, który jest totalnie useless. W tym momencie przynajmniej. Świetnie, świetnie, cudownie. Co byśmy mogli tu wrzucić? To jest bryłka. Bryłka rudy. Nie mogę nic z tą bryłką zrobić niestety. A ją chyba tam zdobyłem przy wejściu. Czachy nie włożymy. Stara kamienna tablica to jest na chochlika czar, więc guzik. Chochliku nie potrzebujemy. Może kilofem walniemy, ty. Ale to by było śmieszne, jakbym wyłupał. Nie wydaje mi się, żeby to zadziałało, ale w sumie połupać zawsze można. Oczywiście nic nie znajdziemy w ten sposób. Guzik, czarna perła nie działa. Młotek, też nie wybijemy mu tego pomysłu z głowy. No, rzekłbym, że jesteśmy troszeczkę... w ciemnej. O artefaktach. Co to jest za tablica? Artefakty na tym obszarze są przeznaczone tylko na szczególne sytuacje. A, dobra, to tam zdobyliśmy jakieś te pierdomy. Mi pararara, co ja mogę zrobić tutaj, w tym miejscu? Teleportuję do ukrytego wymiaru, gdy tylko go przeczytam. Teleportuję mnie z ukrytego wymiaru. Nie, to w tym wymiarze tam byliśmy, jakaś była też akcja. Pas, teleportacja... Ty, właśnie, kapitana Krzemienia tu jest teleportacja. Do obozu piratów i do... A ten właśnie z tym kapitanem Krzemieniem, jak to tam działa? Czekajcie chwilę. Daj ta sekundkę, bo chcę zobaczyć, gdzie to mnie teleportuje. Trochę się cykam. Za daleko. Oż skurczybyk. A gdzie ja wylądowałem? Mam jakąś kamienną tablicę. Zagłębienie jakieś tu jeszcze jest. Coś kliknąłem. Boże, co ja właśnie robię? Nie wiem, co się dzieje. Ta kamienna tablica, co to było? Szara kamienna tablica, to chyba nie było to. Artefaktach. Strażnicy równowagi, zobaczmy. Adanus utrzymuje równowagę. Przecież wiecie, kto nie może się opanować i niszczyć równowagę, zostanie zaklęty w strażnika. Spotka to każdego, kto ją zakłóca. Tylko wtedy, gdy równowaga jest zachowana, strażnicy się uspokoją i znikną. Zdecydujcie więc sami. Okej, no dobra. Nie wiem do końca co i jak, ale coś kliknąłem i tak dalej. I mamy tu jakąś teleportację. No dobra. Zgaduję, że to mnie gdzieś przeniesie. Aha, dobra. To mnie przyniosło z powrotem na ląd. No dobrze, super. A czekajcie, czy będę w stanie wrócić na przykład?
tam w to miejsce, z którego przybyłem, czyli chyba tylko za pomocą tamtej runy jestem w stanie się teleportować. No dobra. Wiemy, że brakuje mi jakiejś runki jeszcze. No tamta mnie teleportuje oczywiście poza jakieś tam te obszary. Chciałbym jeszcze łyknąć i zobaczyć. F5 zrobimy, żeby nie marnować już więcej. Ale dobra, no działa. A właśnie, obozowisko piratów to mnie tepnie tam do obozowiska rzeczywiście? Nie, guzik nie tepnęło mnie nigdzie. Ile ja tam manioszki mam? Jeszcze 8, to mało trochę. To domańmy się, a potem się i tak wczytam jeszcze, wiadomo. Dobra, obojętnie co zjemy. Ta piątka to była, tak? Ty, nie, hal... Łe, o. A zniknęła mi ta runa! Oj, 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 oj. Fajnie. Ja tam coś kliknąłem, ale ja nie wiem co kliknąłem. Ja nie mam pojęcia co ja właśnie zrobiłem w tym momencie. Kurde, guys. Jakąś tam zdobyłem tabliczkę i kliknąłem jakieś przejście chyba. Nie wiem do końca o co chodzi. Czekajcie, ja się mogę wczytać do tego miejsca na przykład jakimś sposobem? Oczywiście możemy sobie zrobić ten tutaj wczytywanko, albo tutaj wczytywanko. 20:50. Serio? Tak późno save'a robiłem? Jo, dobra. Kurczę, no nie wiem co robić. Typeczek? O co chodzi z typeczek save'em? A, gościu, którego mogłem zabić, albo nie. I nie zabiłem go oczywiście. Hej, to może moi drodzy, w tym momencie skończę odcinek, żeby bardziej nie poszaleć. Zrobię sobie tutaj zapis gdzieś dalej po prostu i tyle. No i mam nadzieję, że rozwiążę tą zagadkę w przyszłym odcinku. Chciałbym troszeczkę się bardziej zorientować w temacie. Brakuje mi jakiejś runy, musimy ją odnaleźć. Zobaczę, czy uda mi się ją znaleźć. A tymczasem, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę, komentarz, guziczki, dzwoneczki, pierduki. Co tam tylko chcecie, to róbcie jak zawsze. Pozwalam oczywiście. Oczywiście te pozytywne rzeczy, wiadomo, bo tutaj wiecie. Pozytywnie nakręceni. A tymczasem trzymajcie się. Do usłyszenia na razie. Pa, pa.